No dzień dobry, moje kochane wagunie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu, tym razem dwutygodniowym. Czytanie jest oczywiście na najbliższe dwa tygodnie, czyli od 20 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Co jeszcze, kochani? Zachęcam do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka bardzo ważnych informacji na mój temat. Mówię to szczególnie do moich nowych widzów. A tak poza tym, to tradycyjnie zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli macie ochotę, napiszcie jakiś komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, no to zachęcam do subskrypcji. Dobra, to lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzące dwa tygodnie. Cóż miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie? Praca i finanse? Oraz rada. Dobra? I oczywiście karta opiekuńcza dla Was na te nadchodzące dwa tygodnie. Zobaczmy. Karta opiekuńcza. Karta opiekuńcza. Relaks. No i super. Bardzo dobrze. Relaks. Pozwól sobie na lenistwo. Czasami dobrze jest nic nie robić. Tak jest. Ok, biorę talię dopowiadającą i lecimy. Wasza energia ogólna na ten dwa tygodnie. Eremita. Eremita jest energią troszeczkę wycofania. Mam wrażenie, że mimo zgiełku, otaczających świąt, spotkań rodzinnych, z przyjaciółmi i tak dalej, będziecie potrzebować troszeczkę czasu, żeby pobyć tylko ze sobą. Może nie będziecie w zbyt takim towarzyskim nastroju, może to będą takie chwile, że będziecie potrzebowali troszeczkę intymności, wycofania, wyjścia na dwór w samotności czy cokolwiek, tak? Eremita jest to taki czas też zaglądania w głąb siebie, więc nawet nie chodzi o takie fizyczne wycofanie od osób, co takie mocne też zaglądnięcie w głąb siebie. Będziecie analizować wszystko, co wydarzyło się w tym roku. Być może analizować swoją sytuację obecną, tak? Czy jesteście zadowoleni z tego, jak to wygląda? W którym kierunku chcielibyście pójść? Co chcielibyście osiągnąć? Kim tak naprawdę jesteście? Także tu jest taka duża retrospekcja. Mówię, dużo zaglądania wewnątrz swoich emocji, w głąb swojej duszy. Także to będzie taki czas dla Was też ważnych odkryć a propos właśnie siebie, a propos tego, czego pragniecie. Dobra. Co dalej? Co miłego się może wydarzyć? No mamy rycerza kielichów, kochani, czy jakiś rycerz na białym koniu zmierza w Waszą stronę. Także mówię do moich singli, jeżeli jesteście singlami, jeżeli pragniecie miłości, kochani, no to ktoś taki tutaj kieruje się w Waszą stronę. Może to być ktoś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion, oczywiście nie musi. Jeżeli chodzi o inne aspekty, to rycerz kielichów jest podążaniem za emocjami, podążaniem za kreatywnością, podążaniem za głosem swojego serca. Więc może w kwestii eremity tutaj poczujecie, że musicie bardziej ufać swojej intuicji i bardziej właśnie podążać za tym swoim serduchem. No ale zobaczmy tego rycerza kielichów. O co tu jeszcze chodzi? Oj, ale wyskoczyło. No, trójka kielichów. Imprezka się szykuje, świętowanie, spotkanie, pojednanie z kimś, spotkanie z dawnym przyjacielem, być może właśnie z nową miłością. No, paść kielichów. O kurde, mocno kielichowo. To coś miłego. Chcecie dwie wyjść? A nie, tu są trzy. To nie biorę. Nie biorę trzech. Jakby były dwie, to bym wzięła. Trzy nie biorę. Jedna wyskoczyłaś? Super. No i czwórka buław. I to miało wyjść. I taki układ mi się bardzo, kochani, podoba. Powiem Wam tak, moi drodzy, powiem Wam tak. Dla części z Was może się pojawić ktoś z przeszłości, bo mamy tą trójkę kielichów. Osoba, która kiedyś może nie była gotowa, żeby się zaangażować w relację, ale wraca w tym momencie, żeby Was przeprosić za coś, żeby Wam powiedzieć, że kocha, że chciałaby spróbować jeszcze raz i że chciałaby po prostu stworzyć z Wami dom, rodzinę. To jest relacja karmiczna, to jest być może Wasza też bratnia dusza z tą czwórką buław, Wasz bliźniaczy płomień, ale jest to na pewno relacja, która została Wam zesłana z góry, tak, żebyście przepracowali coś, tak? Czwórka
Czwórka mieczy i piątka kielichów może świadczyć o tym właśnie, że dłuższy czas w ogóle nie mieliście ze sobą kontaktów, że może wydarzyło się coś trudnego między wami, ale teraz ta osoba przychodzi, jest gotowa, jest dojrzała, jest gotowa, żeby zawalczyć tutaj o was i żeby spróbować jeszcze raz, tak? Dużo, biorąc pod uwagę, że to umiarkowanie tutaj jest, to umiarkowanie też przynosi bardzo dużo uleczenia, ukojenia, więc tym rycerzem kielichów zdecydowanie jest to wyznanie miłości. Dla moich singli ewidentnie ktoś tu taki się zbliża, może jeżeli wybieracie się na jakąś imprezę sylwestrową, spotkanie ze znajomymi, jakieś wyjście, tak, świętowanie czegoś, no to tutaj możecie poznać kogoś, kto no zdecydowanie zobaczy potencjał was i zechce z wami coś więcej. Dla osób, które są w świeżych relacjach, kochani, tutaj sytuacja może się bardzo mocno rozwinąć między wami. Powiem wam tak, ja w tej całej trójce widzę zaręczyny, także część z was może usłyszeć magiczne pytanie od swojego partnera, bądź panowie może zechcecie zadać swojej partnerce to magiczne pytanie w tym okresie świątecznym. Dla części z was może to być kwestia zamieszkania razem, za mąż pójścia. Może to być, to może nawet właśnie z tą trójką kielichów i czwórką buław oznaczać typowo wesele w tym czasie. Także może tutaj organizujecie ślub, wesele, bądź właśnie zaręczyny. Piękna, piękna energia. No, ale widzę tutaj dużo, dużo wyznań miłości, dużo cieszenia się sobą. Także czy jesteście singlami i traficie na kogoś? Czy to jest świeży związek, który dopiero co się rozwija? Czy relacja, która trwa dłużej, tak? Że tak powiem, jesteście już w dłuższej relacji, jesteście w małżeństwie, w związku. Widzę tutaj dużo takiego płynięcia z prądem, dużo wyznań miłosnych, dużo opiekowania się sobą, dużo takiego dopieszczenia. Jednocześnie dużo radości, świętowania, celebrowania, kochani. Dla części z was, jeżeli czekacie na przeprosiny, czy przeprosiny nadejdą, ale widzę tutaj dużo takiego otwarcia swojego serducha na drugą osobę. No i piękne budowanie stabilnej, fajnej relacji. Karta 11-11, tak? Karta brama. Także i to wszystko jest ukoronowane właśnie tym umiarkowaniem, czyli że wszechświat was wspiera w tej sytuacji, w tej relacji, że to było długo ukartowane, że ta chemia między wami jest niesamowita i ta alchemia, którą tworzycie, jest niesamowita i jest zesłana tutaj z góry. Tak? Także nie martwcie się o nic, wszystko idzie w naprawdę bardzo, bardzo dobrym kierunku. Ok, na co uważać? Zobaczmy. Czwórka mieczy. Wiecie co, mam wrażenie, że właśnie tutaj, jeżeli potrzebujecie też odpoczynku, tak? Bo czwórka mieczy mówi właśnie o tym odpoczynku, o regeneracji. I mam wrażenie, że okej, że to po części może chodzić o jakieś takie emocjonalne uleczenie, szczególnie jeżeli potrzebujecie, jeśli coś ostatnio straciliście, kogoś straciliście, jeżeli jesteście po ciężkim rozstaniu, jeżeli potrzebujecie ukoić swoje emocje, dajcie sobie czas. Ale czwórka mieczy też mówi o takim ukojeniu fizycznym. Może właśnie o to chodzi z tą kartą waszą opiekuńczą. Pozwólcie sobie na lenistwo. Wy wagi też jesteście takie wielozadaniowe, że lubicie to, tamto, siamto, dopieścić wszystkich, a siebie to dopiero na końcu. A tu jest ważne, żeby właśnie w tych dwóch kartach skupić się też na sobie, na swoich potrzebach, na odpoczynku, na regeneracji, tak? To jest dobry czas, że tak powiem. No mamy święta, Sylwester, jeśli macie taką możliwość pracy, weźcie dusze wolne, tak? I po prostu odpocznijcie, naładujcie baterie. Okej, lecimy dalej. Co w miłości? No paść kielichów, oczywiście, że tak, czyli zaręczyny, ślub, przeprosiny, wyznanie miłości, początek nowego romansu, tak, z potencjałem, że tak powiem, no piękna energia, świeża, pełna miłości, pełna szczęścia, pełna radości, to jest ta figlarność, to jest flirt, to jest cieszenie się sobą, tak, to jest zabawa, super, zobaczmy tego pazia kielichów. No i nie tylko zabawa emocjonalna, kochani, ale z rycerzem buław będzie też bardzo gorąco w tych innych aspektach. A przed czym się bronicie? Siódemka buław. Okej, zobaczmy jeszcze trzecią kartę. Będziecie udawać niedostępne moje wagi. No i trójka pentakli, super. Siódemka kielichów, dziesiątka buław, paść pentakli. Moje drogie magi, no pierwsze co mi przyszło do głowy i ja to muszę powiedzieć, że jeżeli jest to ktoś nowy, kto wkroczył w wasze życie, bądź kto dopiero wkroczy w wasze życie, chemia między wami będzie niesamowita i to widać z tym rycerzem buław. Będzie pasja, będzie ta namiętność, będą te iskry w powietrzu, wiecie o co chodzi? Ale będziecie udawać niedostępnych.
może to i dobrze, kochani, jeśli taką potrzebę czujecie i tak dalej, nie? Ponieważ właśnie tu jest ta myśl, że chcę zbudować coś na stabilnych fundamentach, więc nie mogę dać ponieść się tym emocjom, tej pasji, tej namiętności. Wiecie, muszę postawić zdrowe granice, żeby nie było. Także, kochani, tutaj mam wrażenie, że będziecie mocno pilnować swoich granic, ponieważ będziecie widzieć potencjał właśnie w tej relacji. Co jeszcze? Tak, no będziecie mocno fantazjować, kochani, o tym wszystkim. Mam wrażenie, że ta osoba też będzie mocno fantazjować o Was, szczególnie jeżeli będziecie takie niedostępne, bądź tacy niedostępni, moi drodzy. Wiecie, w jakim aspekcie. No, ale trójka była, Boże, nie trójka była, tylko trójka pentakli świadczy o tym, że ta relacja naprawdę będzie się budować na stabilnych fundamentach, że mamy do czynienia z dwójką osób, które nawet jeżeli mają inne podejście do życia, nawet jeżeli różnią się w pewnych aspektach, to pięknie ze sobą współpracują, dogadują się. Tu jest dużo tolerancji, dużo asertywności, dużo tworzenia właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, solidnych fundamentów na przyszłość, więc super, super, super energia z tego, ale jednocześnie jest też dużo fantazjowania, dużo myślenia o przyszłości, dużo takiego myślenia, co by było gdyby. Mam wrażenie, że ta relacja też pozwoli Wam ukończyć coś, jakiś trudny etap w swoim życiu, być może zakończyć taką sytuację z przeszłości, która gdzieś tam się ciągnęła za Wami i będzie to początek nowej, stabilnej przygody. Znowu mamy tego rycerza kielichów, czyli rycerz na białym koniu, który zmierza w Waszą stronę, żeby zawalczyć o Wasz umysł, o Wasze serce i przynieść Wam troszeczkę równowagi do Waszego życia, czyli tego, co naprawdę lubicie. Więc moje singielki, bądź osoby, które dopiero co zaczęły romansować, piękny początek naprawdę stabilnej współpracy i no, kto wie, z tą czwórką buław jest potencjał na przyszłość. Dobra, kochani, jeżeli jesteście w stałej relacji, to bym powiedziała tak, że tutaj jest kwestia wywalczenia czegoś i ustanowienia jakichś mocnych granic. Mam wrażenie, że albo Wy, albo partner czegoś chcecie bardzo mocno w tej relacji, chcecie postawić coś na swoim. Powiem, że Wy, oczywiście jak coś, to sobie odwróćcie energię, że jest coś takiego, że jest chęć stworzenia czegoś, zrobienia czegoś w tej relacji. Może też wyjazdu, ponieważ rycerz buław często mówi o wyjazdach, mówi o podróżach. I kochani, i mam wrażenie, że jeżeli Wy, moje drogie wagi, jak się czegoś uprzecie, to dopniecie swojego i partner prędzej czy później po prostu zmięknie i się dostosuje do Was, tak? I mam wrażenie, że tak właśnie tutaj będzie, że tak właśnie będzie. Jeżeli tutaj marzycie o jakimś wyjeździe, że marzycie o jakiejś podróży, czy marzycie po prostu o czymś takim pasjonującym i tak dalej i długo, długo namawiacie tutaj partnera, żeby właśnie to zrobić, tak, czego pragniecie, no to on się w końcu na to zgodzi. Może troszeczkę tutaj trzeba będzie obniżyć swoje standardy i dostosować się też do partnera, może trzeba będzie coś pozmieniać, coś razem stworzyć nowego, że tak powiem, ale kochani, wybierzecie odpowiedni kielich, tak? Wybierzecie odpowiedni kielich, partner wybierze odpowiedni kielich i to będzie ten wspólny kielich, tylko stworzony na własnych zasadach, tak? No i ruszacie do przodu tutaj z czymś, tak? Mam wrażenie, że chodzi o jakiś wyjazd, kochani, mam wrażenie, że może chodzić o jakiś wyjazd. Ale to już weźcie, jak rezonuje. Okej, okay. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Zobaczmy, co tutaj. Tu mamy śmierć, kochani, także tutaj szykuje się jakaś transformacja. Część z Was może zechce się odciąć od jakiejś osoby w swoim najbliższym otoczeniu, a część z relacji właśnie przejdzie transformację, czyli zakończy się coś trudnego, coś już, co nie funkcjonuje i być może pewne relacje odrodzą się na nowo. Zobaczmy tutaj tą śmierć, o co chodzi. Możecie mieć tutaj ze skorpionem do czynienia. Dwójka buław, tak? To są jakieś decyzje do podjęcia, kochani, a propos dalszych losów tej relacji albo dalszych jakichś... O, i mam słońce, super. Czyli wszystko pójdzie zgodnie z planem, elegancko. No i znowu śmierć, tak, zdecydowanie to jest jakiś czas transformacji, wyboru jakiejś nowej ścieżki. Ale co to jest, to mi karty nie powiedziały. Więc dla części z Was to może być kwestia, nie wiem, wyprowadzki od rodziców albo przeprowadzki w inne miejsce. Dla części z Was to może być kwestia jakiejś relacji, która Was dłużej nie satysfakcjonuje albo która wymaga jakichś zmian, wprowadzenia jakichś zmian do wewnątrz, tak? Część z Was chce zrobić coś swojego, coś w swoim życiu, co może reszta Waszej rodziny, przyjaciół może tego nie rozumieć, tak? Albo nie zgadzać się z Wami do końca. Ale kochani, cokolwiek by to nie było, tu jest
ogromna transformacja. Mamy dwie karty śmierci, także coś się zakończy i rozpocznie się coś nowego, ponieważ podejmujecie decyzje zgodne z sobą, ze swoim szczęściem, z takim optymizmem też patrzycie na przyszłość. No i Paź Buław mówi właśnie tutaj o jakiejś nowej pasji, o nowej namiętności. Dla części z Was może to być, nie wiem, dziecko w drodze, albo właśnie jakiś wyjazd, albo całkowite inne postrzeganie czegoś, tak? I kochani, no coś tu się zmienia, coś tu się zmienia. Mówię, dwie karty śmierci, czyli ogromna transformacja. Coś umrze, coś zginie, coś zostanie przetransformowane, coś się odrodzi, tak? Może to być też wasza energia tak typowo, że nie wiem, zrzucacie jakąś starą skórę swoją, że zmieniacie postrzeganie świata i odkrywacie tak jakby swoją prawdziwą twarz przed innymi, tak? I to będzie takie transformujące dla wielu tutaj relacji i wielu struktur takich też rodzinnych w waszym otoczeniu. No jedno jest pewne, ze wszystkim sobie pięknie poradzicie i idziecie w stronę słońca. Także cokolwiek by to nie było, na pewno przyniesie dużo radości do waszego życia, ale również dużo takiej harmonii do takiego wspólnego życia właśnie też z innymi. Okej, praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. No i mamy Asa Pentakli, czyli tutaj jest faktycznie jakiś nowy pomysł, więc ta śmierć tutaj też może dotyczyć jakiegoś nowego pomysłu zawodowego, oznajmiacie to właśnie rodzinie, że tutaj chcecie coś całkowicie zmienić. Na początku, wiecie, wszyscy patrzą na was trochę spod byka, ale wy dopinacie swego i tutaj tworzycie coś. Także też tak może być. Ale As Pentakli to jest nowy pomysł, nowa idea, bądź całkowicie nowa praca. Coś nowego się zaczyna. Jest jakiś potencjał w zasianiu nowego ziarna, które oczywiście pielęgnowane zapuści korzenie i wzrośnie i przyniesie obfite owoce, tak? Zobaczmy tego Asa Pentakli. No, rycerz Pentakli, pomału do przodu, kochani. Coś tu opracowujecie, jakiś plan, strategię, idziecie według planu. No, patrzcie, król buław. No, super. Czwórka pentakli, as kielichów, dziewiątka kielichów, kochani, 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 zdecydowanie jakiś nowy początek. Mam wrażenie, że część z Was ma jakiś pomysł do przepracowania albo jakiś pomysł na siebie a propos właśnie spraw zawodowych. Mam wrażenie, że część z Was zechce założyć albo własną działalność, albo przetransformować jakąś swoją działalność w coś całkowicie innego. Mocno trzymacie się tego pomysłu, mocno trzymacie się tego pomysłu, tej idei i kochani, tutaj macie opracowany plan, strategię i idziecie krok za krokiem w stronę realizacji tego swojego marzenia. I kochani, mam wrażenie tutaj, że faktycznie coś tu zacznie owocować, coś tu zacznie owocować. Może i bardzo, bardzo szybko, kochani, bo mamy tutaj dwie karty, dwie dziewiątki, które świadczą właśnie o dużej niezależności, dużym sukcesie, ale też spełnionych marzeniach w związku z tym nowym pomysłem, nowym projektem. Mamy trzy asy, kochani. As pentakli, as kielichów i tu jeszcze jest as mieczy. Także duża też taka klarowność. Może właśnie w związku z tym eremitą, który się tu pojawił, zaglądnijcie mocno w głąb siebie, uświadomicie sobie, czego tak naprawdę pragniecie i w którym kierunku chcecie pójść, w którym kierunku chcecie się rozwijać. I mam wrażenie, moi drodzy, że, bo mamy tutaj dużą decyzyjność, więc albo już dłuższy czas się nad tym zastanawiacie i teraz będzie taki impuls do działania, do zasiania tego ziarna, do ruszenia do przodu, albo, kochani, to będzie taka nagła iluminacja, taki grom z jasnego nieba, który was walnie i który spowoduje, że nagle wszystkie puzzle ułożą wam się w całość, że wszystkie kropki zostaną połączone i wszystko stanie się po prostu jasne, klarowne, w związku z czym będziecie mieć pewność, że to jest właściwa decyzja, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby zainwestować w ten nowy projekt, w to nowe doświadczenie, w ten nowy pomysł. I kochani, naprawdę tutaj będzie dużo takiego zaangażowania z waszej strony, dużo takiej pasji, dużo takiego trzymania się swojego planu. Nie będziecie chcieli tutaj w ogóle zboczyć z kursu. Duża pracowitość, duża taka energia, która doprowadzi was naprawdę do sukcesu, do stabilizacji, do spełnienia marzeń. Piękna, piękna energia. Także pamiętajcie, że w tym trybie, bo tu widzę dużo trybu takiego pracowniczego. Robota, 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 plan, plan, plan. Tutaj nie można się opindalać, tylko trzeba działać, tak? Pamiętajcie w tym czasie, żeby też znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego wyskoczyła wam ta karta Pozwól sobie na lenistwo, ponieważ mówię, jak już uprzecie się na coś, to działacie. I choćby nie wiadomo, co się działo, jesteście jak taran. Aż się dziwi, że tutaj rydwan jeszcze nie wyleciał. Wiecie, o co chodzi. Ale
Właśnie pamiętajcie, że nie tylko pracą też człowiek żyje i też trzeba dać sobie czas na lenistwo, na odpoczynek, na regenerację. Także też pamiętajcie o tym. Oczywiście to wszystko nie musi się też zadziać właśnie w ciągu tych 2 tygodni. Może to być kwestia po prostu opracowania tego planu, a zaczniecie działać dopiero po świętach albo po nowym roku, tak? Ponieważ, no mówię, tutaj mamy tego pięknego stratega, czyli króla buław, ale razem z nim, aż będziecie się rwać, żeby już wszystko wprowadzić, żeby już osiągnąć coś tam, żeby już zadziałać, żeby już zrealizować te swoje marzenia i plany. Ok, rada. Cesarzowa, wasza karta. I byków, tak na marginesie. Ale cesarzowa, pięknie. Wzrost, obfitość, zadbanie o siebie, zadbanie o swój komfort, realizacja planów, otworzenie się na to, co przychodzi, zaufanie w stosunku do siebie, akceptacja siebie, rozwijanie siebie, tak? Kochani, to jest mocne skupienie na tej żeńskiej energii, więc otwórzcie się na przyjmowanie, otwórzcie się na możliwości, które daje Wam wszechświat, otwórzcie się na nowe osoby, które wkraczają w Wasze życie. Zaufajcie swojej intuicji, zaufajcie swojej inteligencji, tak? To jest niezwykłe właśnie, jak cesarzowa jest pewna siebie i zna swoją wartość i wie, czego chce i wie, w którym kierunku chce iść. I właśnie tak tacy bądźcie, tak? Twórzcie swoje imperium, zadbajcie również o swój fizyczny aspekt, właśnie wyśpijcie się, zregenerujcie się, zadbajcie o swój wygląd, tak? Zjedzcie coś dobrego. Emanujcie tym seksapilem, tak? I zaufajcie sobie, zaufajcie w swoje pomysły. Podążajcie właśnie w kierunku rozwoju, w kierunku obfitości, a wszechświat będzie Was wspierał, moje drogie wagi. Okej, zobaczmy zwierzaka dla Was. Bardzo ładny rozkład macie, pięknie. Mamy! Zawsze mówię macie, a przecież mamy! Podoba mi się, bardzo mi się podoba. No tak, mamy Bobcat. Life is a mystery. Oczywiście, życie to misterium, życie to tajemnica. I fajnie jest tą tajemnicę zgłębiać. Czasami idziemy w ciemno. Oczywiście, zazwyczaj idziemy w ciemno, ale o to właśnie chyba chodzi, żeby mieć to zaufanie, żeby mieć nadzieję, no i żeby być otwartym na to, co nadchodzi, tak? Co mamy na spodzie? O, antylopa, life is speeding up. No kochani, coś tu przyspieszy, dlatego ładujcie baterie w tym czasie świątecznym, bo podejrzewam, że po nowym roku będzie bardzo dużo się działo i będzie to wymagać od Was mnóstwa energii. Dlatego pozwólcie sobie w tym czasie na lenistwo, na ładowanie baterii, na zaglądnięcie w głąb siebie, na odpoczynek. Bo po nowym roku, no wagi, ruszacie do boju. Zdecydowanie. Wow. Okej, jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami. Jeden, dwa, trzy. Dobra, jeżeli potrzebujecie zapauzować, zróbcie to, ja odkrywam karty. Odpowiedź numer 1 brzmi... Istnieje coś lepszego. Odpowiedź numer 2 brzmi... Tak. Super. I odpowiedź numer 3 brzmi... Wybierz nowy kierunek. Dobra. To by było na tyle, moje drogie wagi. Życzę Wam powodzenia. No i korzystając z okazji, życzę Wam wesołych świąt, cudownych, cieplutkich w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół. Dużo prezentów pod choinką, dobrego jedzonka, fajnej zabawy. No i szczęśliwego nowego roku. Jeżeli się gdzieś wybieracie, bawcie się dobrze. Jeżeli nie, siedzicie w domu, też bawcie się dobrze. No i oby ten nowy rok 2022 przyniósł Wam wszystko, czego pragniecie. Wszystko, czego pragniecie. Życzę Wam tego z całego serduszka. Buziaki, kochani, do zobaczenia za niedługo. Pa, pa.